Wspomniałem Państwu, że grudzień każdego roku płacony jest w styczniu roku następnego. Nie płaciliśmy grudnia, czyli zebranych odpadów w grudniu 2018 roku, w grudniu tylko w styczniu, ale w roku 2018 płaciliśmy fakturę wystawioną w grudniu roku 2017, czyli poprzedniej. I każdego roku gmina uiszcza 12 faktur, bo mamy 12 miesięcy. Niestety miesiąc grudzień, styczeń jest zawsze przechodny. To jest normalne, każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, pan przewodniczący doskonale wie, że jeżeli ma sprzedaż na końcu roku, nie zdąży wystawić faktury za rejestrację, jeżeli prowadzi działalność w tym zakresie. Raz jeszcze podkreślam, jeżeli chodzi o stanowisko organów, myśmy w 2018 roku, panie przewodniczący, byli kompleksowo kontrolowani przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Myślę, że szeroko nie pomyliłem. Zwrócę także uwagę, że w latach poprzednich mieliśmy nadwyżkę 120 tysięcy, 54 tysięcy. Chodzi o lata 17 i 18, mówimy o tych latach. I te wszystkie pieniążki też były odtwarzane z przeznaczeniem na wydatki związane z zbiórką odpadów. Jeżeli chodzi o moją wczorajszą wypowiedź, może ona do końca nie była precyzyjna. To, co powiem dzisiaj w sposób wiążący, to nie to, że nie będziemy zbierać, tylko nie mamy na zapłatę za śmieci, których zbiórka odbędzie się w miesiącu. Tak, żeby być w pełni precyzyjny. Z tej rozmowy i z tej dyskusji ja wnioskuję przynajmniej, że jest nie tylko potężny problem w zakresie poboru, czy też metody poboru opłat za śmieci, jest też, podejrzewam, problem z finansami gminy, ponieważ jeśli w zeszłym roku dokładaliśmy 250 tysięcy i znaleźliśmy te pieniądze, to zapewne w tym roku by się znalazły, tylko czy są. Podkreślam moje stanowisko jasno i wyraźnie. Jesteśmy świadomi jako klub radnych PiS-u podwyżki, która prawdopodobnie będzie musiała nastąpić, aczkolwiek nie jest jasne i na pewno nie będzie jasne to, co wydarzyło się w roku 2018, gdzie przesłanki o tym, że śmieci idą w górę, były już od 2017 roku. Uważam, że już wtedy powinny być stosowne działania podjęte, bo śmieci się po prostu nie bilansowały, a uchwała z 18 marca już o tym mówiła. Takie jest moje stanowisko. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Szanowni Państwo, zarządzam 5 minut. Ale przepraszam, chciałem zabrać głos. Mogę? Aha, bardzo proszę. No, właśnie przed tą przerwą, może nawet dobrze, że jest przerwa. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni. Bo tutaj coś mi się nie zgadza. Mamy temat tegoroczny. Co jest do przodu ze śmieciami? A wy, przepraszam, bo mnie nerwa troszkę ponosi, a wy wałkujecie 3 lata wstecz, 4 lata wstecz. Zróbcie punkt, czy ówczesna rada popełniła błędy i będziemy na to debatować. A my się skupmy dzisiaj na tym, żeby my, obecni radni, nie popełniliśmy, żebyśmy nie popełnili jakichś błędów. Na tym się na tej przerwie może zastanowić. A nie sięgajmy 3-4 lata wstecz. I wstecz, i to samo, i to samo. Idźmy z tym problemem, który jest teraz, a na tym, jak macie problemy, zastanówmy się na komisjach, na kolejnych sesjach. Ja tu jeszcze mogę powiedzieć panu radnemu. Wszystko dotyczy właśnie tej uchwały, poprzednie lata również. I cofamy się, tak jak pan powiedział, 4 lata wstecz. Ale tu nawet i pan wójt przytoczył rok 2011, czyli nawet 13, tak? No, to cofamy się jeszcze dalej, ale to wszystko jest powiązane właśnie z tematyką tej uchwały. Czyli ten problem był w 2018 roku, tych pieniędzy brakowało. To się wszystko wiąże właśnie z tą uchwałą. Szanowni Państwo, zarządzam 5-minutową przerwę.